Witam Państwa, mamy środek okresu urlopowego, wakacyjnego. Pomyślałem, że dzisiaj coś innego, nie będzie o polityce, ale będzie trochę o tym, co możemy zrobić na wakacjach, a co lubimy robić. Ja bardzo lubię przeczytać książkę, nie wyobrażam sobie nawet krótkiego wyjazdu bez lektury. Są tacy, którzy też bardzo lubią wtedy obejrzeć film, nadrobić jakieś zaległości, także uwielbiam filmy. Pomyślałem, że przygotuję dla Państwa tak 8 takich propozycji książek, bardzo dobrych książek, na podstawie których powstały bardzo dobre filmy. A więc i jeszcze taka tematyka, żeby na wakacje nie było zbyt ciężko. Aczkolwiek nie ukrywam, to trochę propozycja dla trochę ambitniejszego czytelnika i trochę ambitniejszego widza. Wiem, że takich jest większość na moim profilu, więc zapraszam. 8 takich propozycji. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. A zaczynamy po polsku, bo uznałem, że musi być chociaż jedna propozycja polska. Z tym wcale nie jest łatwo. Bardzo dobra książka i bardzo dobra ekranizacja. Zdecydowałem się na karierę Nikodema Dyzmy. Czemu? Bo można się przy tym pośmiać. To jest taka lektura, która naprawdę bawi. Więcej z nas pewnie zna film. Młodsi znają przede wszystkim karierę Nikosia Dyzmy z Cezarym Pazurą. Starsi pamiętają Alfreda Dymszę z filmie z lat 50. Choć chyba Nikodem Dyzma ma twarz Romana Wilhelmiego z jego serialu, czy też dłuższego filmu telewizyjnego. Sam Dołęga Mostowicz był w II Rzeczypospolitej, bo ta książka ukazuje się w 1932 roku. Wcześniej był dziennikarzem, był publicystą, który krytykował Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza po zamachu majowym. Szereg doświadczeń swoich zawarł między innymi w tej książce. Naprawdę będzie dużo śmiechu, a może znajdziecie Państwo któregoś z polskich polityków, który przypomina Nikodema Dyzmę. Miejsce 7. Jest i rosyjski przedstawiciel Władimir Nabokow i jego najsłynniejsza powieść Lolita. Lolita, która była skandalem, która była książką, którą odrzuciły 4 wielkie wydawnictwa w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie francuskie wydawnictwo zdecydowało się na jej wydanie. Był rok 1955. Nabokow wzbudzał już wówczas wielką sensację. Czytelnicy chcieli to czytać, bo powieść jest wspaniała. Naprawdę, postacie są niesamowite, jest cień, aura tajemniczości. To książka, która wzbudza wielkie kontrowersje, no bo cóż, to książka, w której stateczny profesor, stateczny literat zakochuje się w młodziutkiej nimfetce. No to musi budzić skandal, ale bynajmniej nie jest to książka ani pornograficzna, ani nawet erotyczna. Tu wszystko jest niedopowiedziane, tu tajemnica się zmaga. To książka, o której literaci toczą zacięty dyskurs, o czym tak naprawdę jest, co chciał w niej powiedzieć Władimir Nabokow, i każdy sam musi to odkryć. Adaptacja. Pierwszej podjął się Stanley Kubrick w roku 1956, ale mnie znacznie bardziej urzeka ta z Jeremym Ironsem z roku 1997. Reżyseruje Adrian Lina, u boku Ironsa gra Dominic Swain i Melanie Griffiths, a w tle muzyka Ennio Morricone. Wszyscy uwielbiamy sagi i niewątpliwie największą, najwybitniejszą, pewnie najwspanialszą z nich jest ta Johna Steinbecka, Na wschód od Edenu. Książka, dzięki której, tak się mówi, Steinbeck 10 lat później zdobywa nagrodę literacką, Nagrodę Nobla, a Mario Vargas Llosa, zresztą nieobecny w tym zestawieniu, bo nie ma żadnej dobrej jego ekranizacji. Mario Vargas Llosa napisał o tej książce pochwałę złej książki, bo faktycznie, jeżeli spojrzymy na konstrukcję narracyjną, to ona jest zadziwiająco zła u autora tak znakomitego, jakim był John Steinbeck. Ale to nie przeszkadza nam się nią oczarować. Ta książka wciąga od pierwszej strony, porywa nas. Ta historia rodu, ta historia walczących ze sobą braci o miłość i akceptację ojca, a wszystko przecież jest w takiej biblijnej aurze Księgi Rodzaju skąpane, bo matka Kate przypomina Ewę, która zresztą ucieka z tego domu. Jest Aaron, który przypomina Abla, i Caleb,
który przypomina Kaina i każdy walczy z losem, każdy walczy z przeznaczeniem. Ich dzieje, ich historia są wspaniałe. Na ekran przenosi to jeden z największych reżyserów tamtych czasów, Elia Kazan. Ale film stał się sławny dzięki temu, że główną rolę Caleba Traska zagrał James Dean. To była pierwsza jego rola w filmie, pierwsza rola, która wzbudziła taki wielki zachwyt. James Dean zagrał tylko w 3 filmach, ale ta z miejsca uczyniła go mega gwiazdą światowego kina. Warto zobaczyć film, jeszcze bardziej warto przeczytać książkę Steinbecka. I miejsce 5. Wspaniała powieść. Niesamowicie dobry film, ale będzie klasycznie aż do bólu. Rebecca, Daphne du Maurier. Pierwsza kobieta w tym zestawieniu jako autorka i od razu wielka powieść. Gotycki horror, jakby chcieć to szufladkować, bo to film o domu, który straszy. Ale w domu nie ma duchów, nie ma żadnych nadprzyrodzonych mocy, więc kto straszy? Straszy duch, który się unosi w opowieściach, w obrazach, w przedmiotach Rebeki de Winter, pierwszej żony, już nieżyjącej żony Maxima de Wintera, a Maxim de Winter ściąga poznaną, ledwie poznaną tak naprawdę na wyjeździe młodą pensjonarkę, młodziutką, naiwną, choć piękną dziewczynę, która nie ma ani uroku, ani tej klasy, o której wszyscy mówią, o którą miała Rebecca de Winter. Judith Anderson w filmie Alfreda Hitchcocka gra niesamowitą zarządczynię domu, posiadłości Manderley, posiadłości, której Maxim de Winter żyje na co dzień. No i w tym filmie, i w tej książce jest wszystko. Jest zazdrość, jest nienawiść, jest ból, jest tajemnica i zagadka, jest pożądanie, jest miłość, jest po prostu niesamowity klimat. Obejrzyjcie film, ale film Alfreda Hitchcocka. Jedyny film, za który Hitchcock dostał Nagrodę Akademii. Jego film dostał za najlepszy film i książkę, od której nie będziecie w stanie się oderwać. Druga kobieta w naszym zestawieniu, miejsce 4, Wiek niewinności. Wspaniała powieść Edith Wharton, za którą dostaje Nagrodę Pulitzera. To było 100 lat temu, proszę Państwa. Ta powieść jest pozornie banalna. To trójkąt miłosny o mężczyźnie, który ma wziąć ślub z piękną wybranką i poznaje kobietę z nieco zszarganą reputacją, kobietę, która pragnie się rozwieść. To skandal, to jest XIX wiek i arystokracja w Nowym Jorku. To rozmowy o tym, to wzbudza wielki szum. Tego nikt nie może darować. Madame Ellen Olenska. Czy Edith Wharton nie przelewa tutaj swoich własnych doświadczeń z nieszczęśliwego małżeństwa? Możemy się tylko zastanawiać, ale postacie są skonstruowane fantastycznie. A jeżeli sięgniecie po adaptację w wykonaniu Martina Scorsese, to zobaczycie, jak genialnie dobrał on od twórców do głównych ról. Daniel Day-Lewis jako Newland Archer, Michelle Pfeiffer w roli Madame Ellen Olenski. Ona już zawsze będzie miała jej twarz, jeśli tylko obejrzycie ten film, i Winona Ryder w roli tej naiwnej, ale takiej kochanej dziewczyny, która wciąż czeka na Newlanda Archera, na swojego narzeczonego. Kogo wybierze, ale to nie powieść tylko o miłości, to powieść i film o wyborach, które musimy dokonywać, o tym, jak nas inni oceniają, o tym, z czym musimy czoło stawić każdego dnia, o ludzkim gadaniu, ale też o własnym szczęściu, o które trzeba po prostu walczyć. Wjeżdżamy na podium i teraz propozycja dla tych, którzy wolą coś mocniejszego. Cormac McCarthy to nie jest kraj dla starych ludzi. Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść. W tej powieści Llewelyn Moss znajduje 2 miliony dolarów, a obok trupy i heroinę. Jak każdy się może domyślać, chociaż
to on jest na co dzień myśliwym w tym momencie, gdy bierze z samochodu te 2 miliony, z myśliwego staje się zwierzyną, a podąża za nim demoniczny Anton Chigurh. Tak naprawdę tą powieść, ale i film tworzy także postać szeryfa Eda Toma Bella, który stara się za wszelką cenę zapobiec tragedii. W tej książce jest wszystko. To jest wybitna, współczesna literatura amerykańska. A jednocześnie jest to książka, która stawia tak wiele ważnych i fundamentalnych pytań. Bracia Coen zrobili wspaniały film. Moim zdaniem najlepszy, jaki kiedykolwiek nakręcili. Zresztą doceniony także przez Akademię Filmową. Film jest doskonały. Javier Bardem podążający jako bezwzględny, bezlitosny morderca jest przerażający. I wszystko w tym filmie gra. I Tommy Lee Jones jako szeryf, Ed Tom Bell jest naprawdę doskonały. A w książce są rzeczy, których nie ma w filmie. Przeczytam Państwu fragment. Są przemyślenia szeryfa, których nie znajdziecie. Z rok, może 2 lata temu, pojechaliśmy z Loretą na konferencję do Corpus Christi i posadzili mnie obok jednej kobiety, czyjejś żony. Ględziła mi o tym, że prawica to, że prawica tamto. Właściwie to nawet nie wiem, o co jej chodziło. Ci, których znam, to przeważnie ludzie prości. Prości jak ziemia, po której chodzą, jak to się mówi. Powiedziałem jej to i wtedy dziwnie na mnie spojrzała. Wydawało się jej, że mówię o nich coś złego. Ale w moich stronach to duży komplement. Ględziła bez przerwy. Wreszcie tak mi mówi. Nie podoba mi się to, jak idą sprawy w tym kraju. Chcę, żeby moja wnuczka mogła zrobić sobie aborcję. No to proszę pani, mówię, nie powinna się chyba pani martwić, jak idą sprawy w tym kraju. Bo jak ja na to patrzę, to rękę dam sobie uciąć, że będzie mogła zrobić aborcję. Nawet pani powiem, że nie tylko będzie mogła zrobić aborcję, ale jeszcze będzie mogła panią uśpić. No to się wtedy rozmowa jakby urwała. Cormac McCarthy to nie jest kraj dla starych ludzi. Miejsce drugie, no musiałaby być jakaś powieść z literatury iberoamerykańskiej, którą tak kocham. Miłość w czasach zarazy, jedyna z tych wielkich powieści tej literatury, która doczekała się dobrej adaptacji filmowej. Gabriel Garcia Marquez napisał w moim przekonaniu najpiękniejszą książkę o miłości. Choć sama konstrukcja wydaje się tam tak banalna, to miłość Florentino Arizy, poety, ale też człowieka, który nigdy nie ma za dużo pieniędzy, do Ferminy Dazo. Dużo bardziej wyrachowanej, ktoś powie, a może po prostu trzeźwo myślącej. Ona nie weźmie ślubu z Florentino Arizą, z którym przez lata wymienia miłosne kartki. Ona weźmie ślub z lekarzem, dobrze sytuowanym. Ale ta rywalizacja tych dwóch mężczyzn będzie towarzyszyła nam przez całą powieść. I losy tej pary, tego trójkąta, może i jest to opowieść trochę naiwna. Może ta miłość musi przetrwać tak wiele i przez tak wiele lat, że wydaje się nam to aż niemożliwe. Ale jest w tym magia, jest w tym coś pięknego. Są duszne ulice kolumbijskiej mieściny, jest zapach migdałów od pierwszych stron, jest nastrój, który tworzy Marquez, jest film, najlepszy film Mike'a Newella, który on stworzył. A Javier Bardem, który w To nie jest kraj dla starych ludzi grał bezwzględnego mordercę, tu gra zakochanego poetę Florentino Arizę. To po prostu trzeba przeczytać. Gabriel Garcia Marquez. O mnie znani będzie zaskoczony. Pierwszy numer to oczywiście Ojciec Chrzestny. Chyba najwspanialsza powieść, jaka jest. I z pewnością najwspanialsza adaptacja filmowa, jaką można sobie wymarzyć. Mario Puzo pisze w roku 1969 opowieść o sycylijskiej rodzinie. Zaczyna się to w sposób niezwykły. Te trzy historyjki, które tworzą już nam obraz Dona Vito Corleone. Cała rodzina, jej sieć powiązań. To przecież nie jest tylko książka, to nie jest tylko film o gangsterskich porachunkach. To nie jest tylko
literatura, w której leje się krew. To jest powieść znacznie głębsza i można ją odczytywać znacznie głębiej o mechanizmach władzy, o ludzkich wyborach, o tym, w jaki sposób możemy i powinniśmy rządzić, czy to firmą, czy to rodziną, o tym, gdzie i czy jest miejsce w tym wszystkim na miłość, na pożądanie, o tym, jak daleko można się posunąć, by osiągnąć swój cel. Mario Puzo pisze tak, że od pierwszej strony jesteśmy w tym świecie. W świecie Nowego Jorku, w świecie pięciu wielkich rodzin, w świecie rodziny Vita Corleone, Dona Vita Corleone, ojca chrzestnego, człowieka, który taki szacunek wzbudzał u wszystkich, ale w tym wszystkim są zbrodnie, są intrygi, jest oczywiście bezwzględność, którą także okazuje Don, choć ma zasady. A film? Francis Ford Coppola zrobił coś niesamowitego. Dziś to oczywiście są gwiazdy światowego kina. Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan. Dla nich wszystkich praktycznie to był pierwszy albo jeden z pierwszych filmów. I tylko Marlon Brando, którego bardzo nie chciał Coppola widzieć na planie filmu, ale który tak bardzo chciał otrzymać rolę Vita Corleone, że zdecydował się zagrać za darmo. Po prostu prosił o tą rolę. Wiedział, że jest dla niego i stworzył chyba najlepszą kreację wszechczasów. A w tle muzyka Nino Roty. Kto nie widział filmu, niech go koniecznie zobaczy, ale nie rozmawiając i wymieniając ze znajomymi SMS-y, nie szukając ciuchów w sklepie internetowym, nie rozmawiając z partnerem czy z kolegą w trakcie. Niech się wciągnie w magię tego świata. A kto nie czytał, a widział film i uważa, że nie ma po co przeczytać, niech koniecznie przeczyta tą książkę, bo Puzo stworzył wspaniały świat. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie w tym zestawieniu. Starałem się, żeby te książki były różne, żeby to nie było wszystko na jedno modłę, można powiedzieć. Jest więc i gotycki horror, są opowieści o miłości, jest komedia, jest saga rodzinna, jest powieść, w której mroczna atmosfera panuje od pierwszej strony. Proszę Państwa, przede wszystkim jest to 8 znakomitych powieści i 8 wybitnych albo przynajmniej dobrych ekranizacji filmowych. Nikt nie zmarnuje czasu. Mam nadzieję, że Państwu cokolwiek przypadnie do gustu, a może macie jakieś pomysły, czego zabrakło, jaka jeszcze książka, która doczekała się wspaniałej ekranizacji, powinna się znaleźć w takim zestawieniu. Chętnie posłucham Państwa opinii, albo może która z nich podobała się Państwu najbardziej, jeżeli już wszystkie czytaliście. Jeżeli nie, to zachęcam do tego. Szachmat.